Jak dla matki Jakuba i Jana wyglądało spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem? Matka Jakuba i Jana spotkała się z Panem Jezusem Chrystusem z własnej inicjatywy. Widzimy to w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, od 20 do 28 wersetu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. Tutaj widzimy przykład, gdy człowiek przecenia własną osobę i wierzy w siebie. W drodze do Jerozolimy Pan Jezus Chrystus wziął swoich uczniów na stronę, by powiedzieć im, że będzie ukrzyżowany. Bezpośrednio po tym przyszła do niego matka Jakuba i Jana wraz ze swoimi synami z żądaniem dla nich pierwszych miejsc w nadchodzącym królestwie. Ta prośba była wyrazem jej cielesnego nastawienia. Jeśli chodzi o nasze dzieci, to jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy. Jednak gdzie jest ubolewanie, kiedy wśród ludu Bożego albo w dziele Pańskim pragniemy zagarnąć dla nas lub dla naszych dzieci szczególne przywileje? Pan Jezus Chrystus zabrał ze sobą na wysoką górę Jakuba i Jana, synów Zebedeusza oraz Piotra. Oni stali się naocznymi świadkami cudownego wywyższenia Pana. Teraz mieli świadczyć o Jezusie Chrystusie, Panu, i o Jego przyjściu w chwale. Być może właśnie to szczególne zadanie spowodowało tak wysokie mniemanie o własnej osobie. Można paść przed Panem Jezusem Chrystusem na kolana, podobnie jak ta matka, a jednocześnie żądać najlepszego stanowiska. Nie chodzi zatem o pokorny uczynek, ale o pokorę płynącą z serca. Na gospodarstwie pewnego człowieka mieszkała pewna kobieta będąca ciotką dla tej rodziny. Jej skromność i chęć niesienia pomocy robiły wrażenie. Bez narzekania wykonywała każdą codzienną pracę, nie oczekując zamian ani pochwały, ani słów uznania. Kochała spędzać z właśnie siostrzeńcem czas i cieszyła się, gdy mogła być siostrzeńcowi pomocą. Żadna złośliwość czy nieuprzejmość nie była w stanie zmienić jej dobroci. W dzieciństwie jej siostrzeniec nie dostrzegał tego, ile samozaparcia, gotowości do wyrzeczeń oraz pełnego miłości zainteresowania bliźnim było w jej sercu. Dopiero później zrozumiał, jak cudownie jej życie wyrażało usposobienie Pana Jezusa Chrystusa. Pokora i skromność są cechami, które doceniamy najczęściej dopiero wtedy, kiedy zaczyna ich brakować. Pragnienie posiadania tego eksponowanego miejsca musiało głęboko dotknąć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak On, zamiast ich zganić, zadał im pytanie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówiąc o kielichu, miał na myśli ogólnie wszystkie cierpienia, które poprzedzały późniejszą jego chwałę. Przecenianie własnej osoby idzie w parze z wielką wiarą w siebie. Na pytanie Pana Jezusa Chrystusa oni odpowiedzieli: możemy. Zupełnie nie pojmując znaczenia tych słów. Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Pan Jezus Chrystus mógł pozwolić im dzielić Jego cierpienia, za wyjątkiem cierpień związanych z przebłaganiem za grzechy. Jednakże to Bogu Ojcu pozostawił zadanie przydzielenia honorowego miejsca dla siebie i swoich uczniów. Cudowna pokora. To życzenie matki i jej dwóch synów było również uchybieniem wobec pozostałych 10 uczniów. Dlaczego akurat Jan i Jakub mieliby zostać wyróżnieni? Pozostali uczniowie nie zareagowali na to żądanie bardzo krytycznie. I to pokazuje, jak bardzo szkodliwa była ta
literówka chyba po. Pozostali uczniowie zareagowali. Zareagowali. Przejęzyczyłem się, nie było tam słowa nie. Pozostali uczniowie zareagowali na to żądanie bardzo krytycznie, pokazując tym samym swoją własną pychę. Nic lepiej nie zdradza usposobienia człowieka, jak atak na jego rzekome prawa i zniewaga jego osoby. Pan Jezus Chrystus przywołał uczniów do siebie i napomniał ich słowami. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Następnie dał im za przykład swoją własną osobę. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.